Lena i jej znajomi przyszli po imprezie do Addiction. Lena ma coraz większą ochotę napić się piwa, tak jak wszyscy, i nie może już wytrzymać napięcia. Kawa czarna, tak smaczną, nawet bardzo dobrą, ale ja nie wiem, czy to jest to samo, co twoje. No, lepiej sobie zamówić. Wiesz co, zamówię sobie, dobra, masz rację. Masz rację. Sorry. Jeszcze jedną kawkę? Nie, wiesz co, jedno duże piwo jakbyś mi nalała. Nie, Lena, ja ci nie sprzedam alkoholu. Słucham? Jesteś dorosła, jeśli chcesz wrócić do picia, dobra, nie powstrzymam cię, ale ja do tego ręki nie przyłożę. Mela, nalej mi jedno duże piwo. Aha, rozumiem co, nie, mam się wylegitymować, pokazać, dowodzić. No ale wiesz co, ona ma rację, no nie możesz jej nie sprzedać piwa. Co ty gadasz? No bo możesz odmówić sprzedaży alkoholu, nie wiem, osobie nieletniej, nietrzeźwej, albo taka, która chce na kredyt, a Lena chyba ma pieniądze i nie jest pijana. Ale zaraz będzie pijana. Mela, przestań, dobra, bo już nie mogę cię słuchać. To jest tylko jedno piwo. O 11 w południe? Co ty robisz? Co, no obsługuje klienta. Idzie. Lenka, proszę cię, chodź na chwilkę. No? Lena, przemyśl to. Będziesz żałowała. Chcesz napić się tego, dlatego że brakuje ci Filipa. Mela, przestań, bo mam dosyć twojego gadania, mam dosyć tego słuchania, że Mela mówi to, prosi cię o to, mam zrobić to albo tamto. Dosyć, rozumiesz? Nie dorabiaj sobie teorii. Mam ochotę się napić piwa, to się napiję. Jestem dorosła. Lena. Aha. I nic nie chcę słyszeć o Filipie. Lena, trzymaj, dla ciebie. O, dzięki. No, dobra. No, dobra. No, proszę, no jest super, kochanie. To zdrówko, wiesz? Za udany kolejny dzień. Tak.